W mrocznym sercu lasu, gdzie liście szeleszczą jak starożytne pergaminy pradawnych Fernando de Lambaons stąpał ostrożnie. Jego oczy świeciły jak gwiazdy na niebie, a w dłoni trzymał starożytną mapę, której tajemnicze symbole wskazywały drogę do ukrytej krypty. Kiedy Fernando dotarł do miejsca oznaczonego na mapie, zobaczył starożytny kamień, który wydawał się być wejściem do podziemnej komnaty. Wyciągnął z kieszeni pradawnego księgowego, który od pokoleń przechodził z ojca na syna w rodzinie de Lambaons. Księgowy ten miał chronić Fernanda przed atakiem złowrogich Ancymonów, ale miał on również nieznany nikomu ukryty klucz, we wnętrzu którym Fernando tamtego dnia otworzył drzwi do tajemniczego świata prawnych przodków. Gdy Fernando przekroczył próg krypty, jego oczom ukazał się pradawny wielkiej stopy, trzymający pod pachą całą paletę pączków. Na widok Felusia wielka stopa tupnął stopą i wtedy cała ziemia zatrzała pradawnie. Fala uderzeniowa zrobiła wielki krater. To było przeraźliwe, powiadam wam! Przerażony Fernando zaczął uciekać w popłochu. Mało usłyszał krzyków, aż tu nagle stało się to. Za rogu wyskoczył znikąd Ancymon, sługa szatana. A wtedy Fernando wyciągnął z kieszeni pradawnego księgowego de Lambaons. Wtedy wykonał potrójny kołowrotek. Krzyczą w niebo głosy cyk, myk. Potęgę księgowego zaskoczyła Fernanda. Urwało kaczan Ancymonowi. Ola Boga, Ancymon bez głowy, tego jeszcze nie grali. Zaczął uciekać niczym Crazy Chicken Invader. I wtedy w oddali Fernando zobaczył coś pradawnie błyszczącego. Na kamiennym piedestale leżał pradawny artefakt. Zaginiony amulet Ferro, pradawnie wykonany artefakt zdobiony złotówą i srebrnikami. Jego moc była legendarna. Legenda głosiła, że artefakt Ferro daje potęgę nad całym wszechświatem i cała armią nieumarłych Ancymonów szatana. Fernando wziął amulet w dłoni, a wtedy z ciemności wyłonił się duch starego szamana z zakazanego lasu. Jego oczy świeciły jak gwiazdy, a w ręce trzymał magiczny totem wystrugany wielki kino w już niezrozumiałym języku. Ale Fernando wiedział, że to właśnie ten druid wykonał ten magiczny amulet własnoręcznie. To był on, Pan Ciemności, Master of Boo Bo Bo. Tajemnica Amuletu.